Jak jest? Jedno z bardziej irytujących pytań na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko C-Sharp.net Otóż gdzie żyją typy wartościowe oraz typy referencyjne? Czy one żyją na stercie, czy na stosie? I te pytanie wymaga bardzo złożonej odpowiedzi. Zwyczaj rekruterzy wymagają od Ciebie prostej formułki, ale my się przyjrzymy, jak odpowiedź na to pytanie poprawnie. Więc zapraszam Cię na ten filmik. Let's go! To jakie regułki rekruterzy od Ciebie będą wymagać? No to, że typy wartościowe żyją na stosie, a typy referencyjne żyją na stercie. Jednakże to nie jest prawda. Łatwo jest wykazać, że typy wartościowe żyją na stercie, ale. Możesz się nauczyć tej regułki, to ci wystarczy na rozmowę kwalifikacyjną, odhaczysz to sobie, chcesz szukać pracy, a nie się wymądrzać, jak tak to, to naprawdę to jest. Jednakże nawet te twierdzenia to nie jest dobre uproszczenie tego, co się faktycznie dzieje. Mogę mu ci powiedzieć, że lepszym uproszczeniem jest powiedzieć, że wszystko, ponieważ czy to jest typ preferencyjny czy typ wartościowy, żyje na stercie. I w 50% mam rację, więc powiedzmy, że to uproszczenie jest lepsze niż to, które masz się nauczyć, żeby zdać daną rozmowę kwalifikacyjną. To skąd wziął się ten mit? Moim zdaniem ten mit pochodzi właśnie z tej książki. Ona ma taki specjalny rozdział na temat słów kluczowych, ref i out, gdzie są typy wartościowe, gdzie są typy referencyjne i w tej książce jest wyraźnie powiedziane, że typy wartościowe są na stosie. I później ta informacja przechodzi z człowieka na człowieka, nawet do mnie, bo ten sam błąd mam na swoim blogu, bo się na tej książce. Pamiętam także, że być może mój wykładowca na którymś wykładzie też przekazał to złą informację i tak dopiero po wielu latach L człowiek się budzi i myśli sobie zaraz. To jest w ogóle kompletna bzdura. Ta książka była w błędzie. To jaka jest prawda? Otóż wyrwałem pewien wpis z bloga Kongrada Kokosy po angielsku, przetączyłem to na Polski i brzmi on następująco. Typy wartościowe są przykładywalne na stosie. Gdy wartość jest lokalną zmienną lub znajduje się w lokalnej puli pamięci. Są przechowywane na stercie, gdy są częścią innych obiektów na stercie lub są polem statycznym. Typy wartościowe zawsze mogą być przechowywane w rejestrze procesora, jako część przetwarzania stosów w Jak widzisz, ta odpowiedź jest bardzo złożona, ale Konrad Kokosa to jest taki mega mózg, który studiował prawdopodobnie pamięć w dotnecie 10 lat, być może nawet jeszcze więcej. Ma na temat tego kurs, książkę i nawet ten dokładnie wpisał w swoim blogu. Dlatego warto zaznaczyć, że prawdopodobnie każdy programista, który szuka odpowiedzi na to pytanie, Prawdopodobnie wzoruje się na jego materiałach, więc warto go śledzić, warto kupić jego książkę, albo być może zainteresować się jego płatnym kursem. O 10. Konat Kokosa pokaże nam, jak napisać garbage collector od zera w C-Sharpie. Spokojnie, jeżeli ta odpowiedź dla Ciebie była zbyt skomplikowana, jak widzisz, ten filmik jeszcze trwa. Ja nawet od Ciebie nie oczekuję, że Ty wiesz, czym jest typ referencyjny i typ wartościowy, i także mamy czas, żeby to omówić. Więc, jak widzisz, można się źle nauczyć, na przykład w przy swoich pierwszych lekcji programowania, nauczyć jakieś regułki, a później przez wiele lat ją powtarzać i odkrywać, że to, że coś jest typem referencyjnym albo typem wartościowym, definitywnie nie mówi, że to ląduje do tego pudełka albo ląduje do tego pudełka, bo wpływ na to wszystko także ma miejsce. Czy na przykład jest to lokalna zmienna w metodzie? Czy jest to argument w naszym metodzie? Czy jest to jakieś pole w danym obiekcie albo typie wartościowym, czy na przykład w strukturze? Czy jest to pole statyczne klasy i interfejsu? Przykładowo pola statyczne istnieją także w interfejsach odpowiedniej wersji C-Sharpa, więc warto o tym pamiętać. No i czy nasza zmienna, jakaś informacja, typ wartościowy nie znajduje się w tablicy elementów, bo być może to także definiuje, gdzie on nam wyląduje. I to wszystko omówimy właśnie w tym filmie. Korzystając z faktu, że i tak muszę Ci omówić pewne rzeczy, zanim dojdziemy do tego, dlaczego typy wartościowe czasem są na stercie, postaram Ci się także omówić inne pytania rekulacyjne, które Ci się przydadzą, więc zobaczmy, jakie to są pytania. Typy wartościowe i referencyjne, jakie są pomiędzy nimi różnice? Przekazywanie parametrów zapewne inaczej działa w typie wartościowym i typie referencyjnym. Co jest typem wartościowym i referencyjnym, co zajmuje? Więcej pamięci, typ wartościowy czy referencyjny? sterta? Po co w ogóle jest ten podział? Z punktu widzenia kodu, jak to wszystko działa i dopiero wtedy możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest mój typ wartościowy w specyficznym przypadku. A na koniec możemy bonusowo omówić takie pytania, po co jest słowo kluczowe ref i co robi ref struct. Hej, 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 to jaka jest podstawowa różnica między typem wartościowym a typem referencyjnym? Otóż typ wartościowy zawiera w sobie wszystkie dane, przykładowo liczba całkowita int, no ma w sobie tylko liczbę. Natomiast typ referencyjny, przykładowa jakaś klasa, no już jest wskaźnikiem do wielu różnych informacji. No twoja klasa ma, na przykład ma właściwości, przykładowo te właściwości są liczbą całkowitą, więc ona musi mieć jakiś wskaźnikiem, że ona zawiera te właśnie wszystkie inne pola. No i wiadomo, klasa może mieć kolejną. Właściwość, która jest typem referencyjnym, tak czy siak wskaźnik potem wskazuje na kolejny wskaźnik, tak czy siak jest to bardziej złożony typ. To Okej. Okay. To spójrzmy teraz na taką tabelkę, żeby zrobić takie mega porównanie między typem wartościowym a typem referencyjnym. Jak widzisz typ wartościowy to tylko dane, jeśli chodzi o przekazywanie, bo to jest jeden z, z popek nowicjuszy. No jak mamy na przykład liczby całkowite, mamy dwie zmienne, które prezentują nam te liczby całkowite, zrobimy przyrównanie, no to stworzymy kopię. Natomiast jeśli chodzi o typ referencyjny, mam na przykład dwie klasy, dwie zmienne, które reprezentują jakąś klasę, wykonała się te przyrównanie, to ja nie tworzę żadnej kopii, tylko po prostu mam. Jakby jeden adres, który referuje się do jednego obiektu, więc trzeba o tym pamiętać. Zwłaszcza, że to jest taka pułapka nowicjuszy, czasem nawet starsi programiści o tym zapominają i właśnie popełniają jakieś błędy. Jeśli chodzi o cykl życia, nasz typ wartościowy będzie żył tak samo długo jak nasza instancja. Natomiast jeśli chodzi o typ referencyjny, no ponieważ to jest bardziej złożony obiekt, no tu już musi istnieć jakiś mechanizm. Ten mechanizm nazywa się garbage collector, tu musi zweryfikować, że ta dana, Ten dany obiekt już nigdzie nie jest referowany przez żadną zmienną. Jak już to zweryfikował sobie parę razy, ustawił jakieś tam różne swoje pieczątki generacji i stwierdził: Okej, okay, ten obiekt naprawdę już nie jest nikomu potrzebny, nie ma żadnej zmiennej, no to rzeczywiście po nim sprzątam. Jest to proces, proces bardziej złożony. Natomiast jeśli chodzi o typ wartościowy, no to już to jest dużo prostsze. Po prostu nie ma tej, wiadomo, tego typu wartościowego, no to on natychmiast został posprzątany sam z siebie, nie trzeba mieć jakiegoś gobycz kolektora. Natomiast czy typ wartościowy, Coś jeszcze zawiera? nie, to tak naprawdę to tylko bity i tyle. Natomiast typ referencyjny no, posiada swoje właśnie meta na temat gdzie on się znajduje w pamięci, jak i także o swoim typie, czy to jest klasa kot, czy to jest klasa pies <ścoughs> i pies, i tak dalej. No i że śledzący garbage collector także musi zarezerwować troszeczkę pamięci na per obiekt, no bo nie jest to operacja taka bezkosztowa. I warto na to zwrócić uwagę i zaraz zobaczysz porównanie między typem wartościowym, typem referencyjnym, jakie to ma zalety, wady, co zajmuje więcej pamięci i w jakich przypadkach. To jak wygląda przekazywanie sobie informacji z jednej zmiennej do drugiej w typach wartościowych. No, właśnie, jak widzisz, tutaj mam zmienną, która jest liczbą całkowitą, czyli właśnie tym typem wartościowym. Ona zawiera tylko liczbę 1, przekazuje tą sobie zmienną do metody. I jak widzisz, prawdopodobnie tutaj jeszcze wykonało kopiowanie i potem przyrównuję sobie tutaj do nowej zmiennej tą wartość i później ją zwracam. Co to tak naprawdę się wydarzyło? No, kolorowe kwadraciki nadchodzą na pomoc. Jak widzisz, tutaj mam jedynkę. Przekazuję później tą jedynkę do metody. Tutaj jeszcze wykonała operacja kopiowania, więc tak naprawdę już operuje sobie na jakimś innym typie wartościowym, tylko zawiera on ciągle tą jedynkę. Później w wyniku przyrównania do innej zmiennej mam już kopię i operuję już tutaj na zmiennej B. Jakbym tutaj ją zmodyfikował tą zmienną B, no to ona by nie miała wpływu na zmienną A. Tak samo tutaj moje operacje wewnątrz tej metody nie mają żadnego wpływu na moją zmienną C. Mogę tutaj sobie zrobić cokolwiek C. No i później jak tutaj zrobię returna i prawdopodobnie przypisał sobie tą jedynkę, nie wiem, na przykład o zmiennej D, no to wtedy bym miał właściwie kolejną kopię. A jak to wygląda z typem referencyjnym? Pamiętaj, że my tutaj będziemy przekazywać tylko adresy, nie będzie żadnego kopiowania. Mam tutaj osobę czy jakąś klasę. Ona, ta osoba zawiera sobie wiek, przekazuje tę osobę sobie do metody i w tej metodzie przyrównuję sobie do nowej zmiennej Person Q na P. OK, zwracam to sobie. I teraz pytanie, co tu się właściwie wydarzyło? No, kolore, kwadracik, wchodzą na pomoc. Jak widzisz, moja klasa naprawdę jest jakimś adresem do bardziej złożonych informacji. Potem tutaj sobie przypisałem wiek na 18. Przekazałem sobie. Ten adres do swojej metody, później ten adres przekazałem do innej zmiennej i później to zwróciłem. Ja ciągle operuję na tym samym adresie, więc jakakolwiek zmiana, na np. wieku wewnątrz tej metody, albo później w kodzie, ciągle miałaby wpływ na ten jeden obiekt. Nieważne, ile abym ja zmiennych tutaj sobie tworzył, w wyniku przyrównania ja zawsze będę się referował do tego jednego obiektu. Dla utrwalenia, pokażę Ci kolejny przykład związany z przekazywaniem sobie parametrów. Jak już utworzyłem sobie strukturę, która zawiera sobie x, y i mam podobną klasę, która także ma x, y. I będę tutaj zwiększał wartości tych x, y wewnątrz tej klasy mojej struktury o 1 i później będę zwracał to sobie strukturę, jak i klasę. Ale potem możesz zobaczyć, że dobra, mamy to sobie taki sam kodzik, tworzę sobie strukturę, zwiększam mi tutaj o 1, ale tutaj w konsoli. Tak naprawdę będę miał wartości 1 i 2. Dlaczego? Bo cała ta operacja zwiększenia o 1 nie zmodyfikowała w żaden sposób mojej struktury. No, bo ta struktura skopiowała się do mojej metody Increase S i ta kopia została zmieniona, zostana tutaj zwrócona. Ale oryginalny Point właściwie został taki sam, więc mamy ciągle 1 i 2. Natomiast jeżeli chodzi o klasę, historia jest troszeczkę inna, ponieważ jest to typ referencyjny, to w wyniku działania tej metody. Jeden, ten, ten konkretny jeden obiekt na tym konkretnym adresie został zmodyfikowany. I teraz mam rzeczywiście wartości 2 i 3. To co może być typem wartościowym, jak już widziałeś możemy stworzyć swoją zdefiniowaną strukturę. E, typem wartościowym jest także typ wyliczeniowy. No i oczywiście mamy takie gotowe typy jak bool, char, float, double i int. Natomiast typem referencyjnym, no to mamy zdefiniowane klasy, jak na przykład ten Point C. No i oczywiście stringi, object, array, delegate, interface, także są typami referencyjnymi oraz tak zwane typy zapakowane. O co chodzi? Boxed types. Otóż wyobraź sobie, że mamy strukturę Albo mamy tę liczbę całkowitą, i ja tak zrzutowałem sobie na obiekt. Wykonała się operacja Boxing, i w wyniku tej operacji teraz e, ten obiekt, mimo że zawierał w sobie wcześniej typ wartościowy, został spakowany jako typ referencyjny, więc teraz jest rzeczywiście tym typem. To co zajmuje więcej pamięci: typ wartościowy, typ referencyjny. Powiem że powinien zadać troszeczkę inne pytanie: co kiedy jest lepsze? Dlaczego? Zaraz się przekonasz. bo Jak widzisz, mam tutaj strukturę. Jakbyś nie pamiętał, strukturę tworzymy w taki sposób, że zamiast słowo kluczowego class, umieszczam tutaj struck. Moja struktura, jak widzisz, zawiera 5 pól. Każdy z tych pól jest liczbą całkowitą. Liczba całkowita int potrzebuje 4 bajtów, żeby zaistnieć. Ok. No i możemy powiedzieć, że moja struktura jest takie złączeniem 5 takich pól, 4 bajtowych i właściwie to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o klasę. E, historia troszeczkę jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo rzeczywiście nadal mam te 4 bajty tych pięciu moich pól, e, liczb całkowitych, ale do klasy dochodzi jeszcze header object, który reprezentuje takim ID, e, to jest taki hash, który będzie tam wyszukiwał sobie ten obiekt w pamięci. No i mamy także method table, co to jest, za chwilę ci wyjaśnimy. No i ten rozmiar tego header objecta oraz method table jest zależny od tego, czy mamy system 32-bitowy, czy 64-bitowy. No i warto także zaznaczyć, że sam garbage collector będzie potrzebował przynajmniej 4 bajtów, żeby śledzić ten obiekt. Więc o te 4 bajty nie są zawarte wewnątrz obiektu, no to dla systemu jest to kolejne 4 bajty, jeżeli korzystamy z typów referencyjnych, Przeznaczone do samego wyszukiwania i sprzątania tego obiektu, gdy on już nie będzie potrzebny, i Garbage Collector za to odpowiada. No to przechodzimy dalej. Jak to jest? Co to w ogóle jest ten wskaźnik metod table? Powiedziałem ci, czym jest ten header. Hider po prostu to jest jakiś ID, tak powiedzmy w wielkim skrócie. Natomiast wskaźnik metod table opisuje ten typ, jest on punktem wejścia. Dzięki niemu mamy dziedziczenie, dzięki temu wiemy, że kod dziedziczy po ssaku, jakbyśmy mieli na przykład takie klasy, no i że w trakcie uruchomienia uruchamiania programu, program musi właściwie wiedzieć co dokładnie jest. I właściwie jak uruchamiasz Visual Studio, no to w trakcie pisania kodu już wiesz, że operujesz na klasie kod i ta klasa kod ma dane jakieś tam pola. No to właściwie bez tego wskaźnika metody table i w trakcie uruchomienia programu jak i w trakcie pisania kodu nie byłoby to możliwe, więc jak widzisz ta informacja o tym co jest czym jest bardzo istotna. A jak to wygląda w systemie 64-bajtowym? Jak widzisz nasz header, object oraz method table spuch. Teraz jest większy, ma 8 bajtów. Dlaczego to wynika? No Taka odpowiedź powiedzmy w wielkim skrócie polega na tym, że system 32-bajtowy korzysta z wskaźników 4-bajtowych, a system 64-bajtowy korzysta z wskaźników 8-bajtowych. Oczywiście odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Możesz o tym poczytać. Ja przechodzę dalej. Dodając do tego garbage collector, Oto całkowity rozmiar naszej klasy, gdybyśmy pracowali w systemie 64-bitowym. I tak to mniej więcej wygląda. Jakbyśmy mieli na przykład klasę człowieka, który zawiera sobie klasę kota, a sam kot zawierał sobie stringa, który także jest typem referencyjnym, czy jest tak naprawdę tablicą znaków, to wyglądałoby w to taki sposób. Mamy header object, method table, a kot byłby tylko wskaźnikiem do innego obiektu, a ten obiekt miał oczywiście swój header object, swój method table, a ta nazwa byłaby wskaźnikiem do kolekcji. Znaków. Zapewne w Twojej głowie teraz pojawiają się różne wizje, co jest niby lepsze, typ wartościowy czy typ preferencyjny. Zobaczmy jednak, jak to jest z kolekcjami. Co się tak, jak będę miał kolekcję klas, czy typów referencyjnych, oraz kolekcję struktur, czyli kolekcję typów wartościowych. Jak już strukturę, struktura, no, tak na poprzednich slajdach. Jeżeli mam strukturę, która zawiera dwa pole, to będzie wyglądała w taki sposób, że będę miał klasę, czy typ preferencyjny, no to muszę mieć informację o hiderze oraz metod table. No dobra, tak, jeżeli mamy tablicę typów wartościowych, struktury. No tak widzisz, oczywiście mała tablica musi mieć header, method tape oraz informację o swojej długości, natomiast tablica struktur typów wartościowych ułoży sobie dane w taki sposób, że będzie to AB, AB i tak mniej więcej wygląda tablica dwuelementowa, która zawiera dwie struktury tutaj C. Natomiast jeśli chodzi o tablice typów referencyjnych, tablice jakichś klas, no tak widzisz tutaj mamy header, method table oraz length, ale niestety moja tablica musi wskazywać do jakichś innych obiektów. Jak tutaj widzisz mam wskaźnik, więc to naprawdę to co ja w tablicy przechowuję to jest wskaźnik do bardziej złożonych obiektów. I od razu możemy zdać sobie sprawę, zaraz, To znaczy, że im więcej tych elementów będę miał w kolekcji, no to oczywiście pamięć będzie puchnąć przez ten header, przez ten method table. No i oczywiście ta operacja wyszukiwania w pamięci jest bardziej kosztowna. Bo łatwo sobie wyobrazić, że jak dane w typie wartościowym, w strukturze są ułożone tak A, B, A, B, no to wiadomo, program łatwo to może sobie wyciągać. Natomiast tutaj program musi się troszeczkę namęczyć, popodróżować, żeby znaleźć konkretny adres, z tego adresu wyciągnąć te dane. Jest to troszeczkę operacja bardziej kosztowna, zwłaszcza, że program, te miejsce naszego obiektu w pamięci może być całkowicie losowe. Okej, okay, więc możesz powiedzieć, że go okiem widać, co zajmuje więcej pamięci, co zajmuje mniej pamięci, jednak Uważaj, bo prawda jest trochę bardziej skomplikowana. A jaka jest prawda? Otóż musisz pamiętać, że struktury, jak i typy wartościowe są właśnie kopiowane, więc w wyniku tego działań, jakichś różnych metod, możesz mieć bardziej spuchniętą aplikację, niż abyś korzystał z typów referencyjnych. Z jakiegoś powodu w końcu z tych typów referencyjnych bardziej korzystamy. Dlatego jeżeli masz jakiś specyficzny przykład, zależy ci na tym, żeby tą pamięć oszczędzać, to lepiej to wszystko zmierzyć, a nie tak gołym okiem stwierdzić, że jak tutaj widziałeś na tych slajdach, że typy wartościowe są zawsze lepsze. A jeżeli masz dużo powtarzających się wartości, to być może te wiele wskaźników referujących się do tego samego obiektu jest wręcz bardzo fajne, bo dzięki temu oszczędzamy pamięć, a nie na przykład mamy, nie wiem, 10 zmiennych, które właściwie są kopią tej samej wartości, a nasza struktura na przykład zawiera 20 pól. I nagle to się robi nieprzyjemne w stosunku do tego, że mamy na przykład klasę, która ma właśnie te 20 pól i mamy te 10 zmiennych, i ponieważ to jest ta sama, powiedzmy, ten sam obiekt, no to one się referują do tego samego obiektu, nagle mamy 10 razy mniej zużytej pamięci. Więc pomyśl sobie i zastanów się, Jaki ty masz dokładny scenariusz, i co najważniejsze, potem to wszystko zmierz. Co robi sterta? Co robi stos? Dlaczego w ogóle mamy ten podział? Dlaczego wszystko nie jest w jednym miejscu w pamięci? I szukając takiej informacji, zdałem sobie sprawę, że kluczową frazą, którą trzeba wyszukiwać w internecie, jest tak zwany stack frame. Otóż program także musi mieć informację, jak Oprogramowanie się wykonuje, czyli ta informacja o tym jest właśnie na stosie. I gdzie tu informację znajdziesz? No, pamiętasz, Visual Studio ma takie magiczne okno call stack i on ci pokazuje, jakie metody wykonały, jakie metody, itd tak dalej, Czyli ten call powiedzmy, ta i tak zwany ten stack frame, który ma informacje o wykonaniu danej jednej metody, przechowuje informacje także o zmiennych. I w ten sposób zdajesz sobie sprawę, ok, to jeżeli tak, do tego służy ten nasz stos, czyli jeżeli coś jest e, typem wartościowym i jest argumentem w metodzie, jest, albo jest typem wartościowym tworzony wewnątrz jakiejś metody, to żyje wewnątrz stack frame'a, czyli wewnątrz stosu. I jak widzisz, i wszystko nagle się rozjaśnia, bo jeżeli na przykład wykonywanie danej metody się zakończy, znaczy, że ten typ wartościowy także znika, a ponieważ on był na stosie, no to także zostało to posprzątane. No dobra, to powiedzmy na to zagadkę, ma właśnie metod CLI w dotnecie. I jak łatwo odkryć, że ta informacja w call e, właściwie tych wszystkich metod operuje właśnie na. Stosie. No bardzo łatwo, jeżeli bawisz się jakiejś rekurencją i chciałeś sprawdzić limity do teneta, tak jak ja jakieś to zrobiłem, to możesz zobaczyć, że na przykład funkcja ogonowa rekurencji nie jest za bardzo obsługowana. Znaczy to, że powrót, powiedzmy tak, w ciągu wyłania tych metod z powrotem może przeciążyć stos i w rezultacie zapełnić pamięć do tego stopnia na stosie, że aż będziesz miał tak overflow exception. Coś co łatwo można zrobić, warto zaznaczyć, że prawdopodobnie dla systemów 34-bitowych w dotnecie już tego nie wykonasz, a dla sharpa tym bardziej, ale C-Sharp, prawdopodobnie 32-bitowy nadal ma taką wadę i dlatego unikamy rekurencji w dotnecie. No to skoro wiemy, że na stosie mamy wykonywanie metod i można powiedzieć, że taki jeden psz, ten element to jest stack frame i wewnątrz tego stack frame'a mamy informacje o naszych zmiennych i o ich kopiach. No także możesz sobie uświadomić, że dobra, tak tutaj bawiłem się jakimiś typami wartościowymi, to znaczy, że co? Każdy stack frame miał kopię, e, ponieważ to nie były referencji, to znaczy, że nieźle skopałem tutaj pamięć tego stosu. Dodatkowo i rzeczywiście tak było, bo to nie jest gdzieś w powietrzu, gdzieś tam na stercie. Nie, to że na, na stosie każda kopia tego XA tutaj istniała w wyniku tej rekurencji i zapełniła mi tutaj stos. I w sumie nagle sobie uświadamiasz, dobra, to nagle ta cała wiedza na temat typów wartościowych, typów referencyjnych jak to wszystko działa, tego stack frame'a, Halstaka, wszystko się łączy w całość, i teraz na przykład jesteś w stanie nawet ładnie, inteligentnie powiedzieć, dlaczego trzymałeś w wyjątek tak overflow exception, bo kiedyś na przykład jej ja nie widziałem. To jak działa stos? No, wyobraź sobie, że mamy taki kod, który wchodzi w główną metodę main i ta metoda ma wykonać metodę return value. Jak widzisz, ona przyjmuje dwa parametry x i y potem sobie przyrówna, czyli wykona kopię tych zmiennych x i y i zrobi mi tutaj zmienne a i b, no i później zwróci mi tam jakieś wyrażenie matematyczne. Ok. I co się stało? No jak wchodzę do tej metody, z main do return value, no to mogę zobaczyć, że stworzył się stack frame, Wtedy z tego fra stack frame'a mam oczywiście typy wartościowe jak x, y, będę miał oczywiście informacje o tym tej wartości, co sobie zwróciłem, więc to także będzie jakiś inny typ wartościowy, a tutaj a i b Zostało także utworzone w wyniku przyrównania. Ok, załóżmy, że zignorujemy tego, że tu jest do ad. Schodzimy dalej. Mamy metodę zapisu, save. I co? Nagle ta metoda, no, znikła, została usunięta ze stosu. Nie ma tego stack frame'a, więc ze stosu zostanie to skasowane. Czyli wszystkie te zmienne typy wartościowe jak x, y, nawet ta wartość zwrócona, a i b, zostały już usunięte ze stosu. I warto tutaj zaznaczyć, tutaj nie jest nie, żaden garbage collector nic, to po prostu stack frame został posprzątany, bo skończyła się metoda, więc tego już nie ma na e, stosie. OK. No to i każdy wątek ma także swój własny Stos. stack frame. W łatwo to wykazać, bo jakbyś miał aplikację wielowątkową, to możesz zobaczyć, że każdy wątek będzie miał swój inny call stack. I taki rysunek, żeby cię to uświadomić, że dobra, mam na przykład cztery wątki, i każdy z tych wątków ma swój stos wywołań, jak i także ma, będzie miał swoje różne typy wartościowe. I żeby na przykład w tej aplikacji wielowątkowej, nie wiem, na przykład zreferować się do jakiegoś jednego wspólnego obiektu, no to akurat typy referencyjne były e, najlepsze. No bo jak z drugiej strony byś tego nie chciał, no to typami wartościowymi wszędzie miałbyś kopię per wątek, per stos, miałbyś inną tutaj, e, powiedzmy, inny typ wartościowy, inną kopię. Natomiast jakbyś chciał na przykład referować się do jednego obiektu mimo, że działasz wielowątkowo na różnych stosach no to po prostu miałbyś tutaj typ referencyjny, który się to gdzieś tam do sterty referuje do jakiegoś tam obiektu. I teraz zobaczmy na inny przykład. Jak widzisz teraz mam return który przyjmuje mi jakoś moją klasę myInt ma, mój int ma tylko myValue, tutaj jak widzisz, sobie przerównuję tutaj do trójki, tworzę sobie tutaj niby e, nową zmienną, też ma int, sobie robię przerównanie, ale wiemy, że tak naprawdę tylko skopiuję sobie adres, zmieniam sobie w adres na myValue, a później tutaj sobie dodam i mogę sprawić, że no tak, 4 plus 4 to jest 8 i ta trójka, wiadomo, tak naprawdę operuje ciągle na tym samym obiekcie, więc tak naprawdę pomnożyłem to razy 2. Ok, no teraz zobaczmy, jak to wygląda, jak już mamy znowu tutaj metodę main, ta metoda main sobie utworzyła utworzyła tutaj mój obiekt my int my value, ok. Później schodzę dalej do um, działania mojej metody return value. To na, tutaj na stosie utworzymy się oczywiście parametry x i y. Tutaj w trakcie działania mojej metody tutaj jest ten x, tutaj jest ten y. Ale te x i y, no one się tylko referują do tego samego obiektu, więc to naprawdę na stosie mamy tylko wskaźniki do, do tego obiektu, my int, my value, i później zwrócę tutaj sobie jakąś wartość. No, akurat y, ta, ta wartość jest tylko y, liczbą całkowitą, więc ona się nie referuje do niczego ze, y, y, ze sterty. Okej, okay, to ta wartość została zwrócona. Oczywiście wykonuję tutaj dalej metodę, być może zapisuję sobie tą, tą wartość, którą sobie tutaj przekazałem, ale warto zaznaczyć, że. Nadal moja referencja gdzieś tam powiedzmy może istnieć do mojego myInt My Value. I dopóki ona istnieje, Garbage kolektor właściwie nie próbuje tego posprzątać. Co najwyżej załóżmy, że wszystkie zmienne nagle nie istnieją. Garbage kolektor sprawdził, że naprawdę rzeczywiście, jak nie ma już żadnej zmiany, to się referuje do tego obiektu. Z ze sterty, no to on je posprząta i zostanie on usunięty z pamięci. Jak widzisz, to jest taka podstawowa różnica, jak mi tam działa stos, jak mi tam działa sterta i jak w ogóle wy wy wygląda w C wykonywanie metod i dlaczego mamy ten podział pomiędzy stosem a stertą, jak to wykorzystać, na co trzeba uważać i tak dalej. No i co jeśli umieszczymy tutaj nula w typie referencyjnym? Przykładowo, że nasz x, czyli ta pierwszy parametr w tym myInt jest jednak nulem, no wiadomo, otrzymamy Wyjątek system null Reference Exception. A jeżeli programujesz nisko poziomowo w C Sharpie, to możesz utrzymać wyjątek Access Violation Exception, a, ale to się bardzo rzadko zdarza. Musisz po prostu bardzo nisko poziomowo programować w C Sharpie, na przykład używać typów Unsafe, i dopiero wtedy utrzymasz inny wyjątek. I Jak zaczniesz wciskać tam nulę do swoich metod, zazwyczaj w 99%, jak chcesz gdzieś tutaj nula, no to oczywiście otrzymasz null Reference Exception z informacją, że no, X wskazuje na nul, więc co ty w ogóle próbujesz robić? On, on właściwie nie wskazuje do niczego. Ponul nie istnieje oczywiście tutaj na nastercie. to mamy taki ilustracyjny błąd, bo on wskazuje do niczego. Stąd ta, to, to reprezentuje nam ten nul, więc ta grafika trochę jest nieprawidłowa. Ale teraz spójrzmy na jeszcze inny przykład. Powiedzmy, że mam moją strukturę, która zawiera bardzo dużo pól. Mam tutaj swoją metodę, która utworzy mi tą strukturę. Tą strukturę tutaj sobie umieszczę. To taka da ci informacja, żeby pamiętać o tym, że jak przekazujesz. Tutaj jest typ wartościowy, w tym przypadku strukturę, do jakiejś metody, no to w tym momencie masz kopię. Tu jest. Jedna tutaj, Twoja strukturka, to jest Twoja druga strukturka. Więc na stosie to będzie wyglądało tak, że mamy tutaj informację, że najpierw wykonała się metoda Go, potem utworzyła się moja tutaj strukturka, potem metodzie Go wykonała się metoda do something i do something w wyniku parametru tutaj, jak widzisz, pay value stworzyła sobie kopię mystruck. I załóżmy, że ta moja struktura zawiera bardzo dużo pól. No to można łatwo sobie wyobrazić, jak można łatwo zapchać pamięć. Jeszcze możemy pogorszyć ten scenariusz. Mariusz, wyobraźmy sobie, że robimy coś rekurencją i w rekurencji ciągle powstaje nam kopia. I potem mamy Stack Exception, bo coś trochę przegięliśmy tutaj swój nos. To przechodzimy do punktu głównego naszego filmiku, czyli co, gdzie, żyje. I takie uproszczenie, które Ci bardzo pomoże jest następujące. Jeżeli coś żyje dłużej niż dana metoda, to zapewne wyląduje to na stercie. I taka tabelka to także wykazuje. Bo jak widziałeś wcześniej, jeżeli mamy typ wartościowy, który jest zmienną w metodzie, albo jest argumentem w metodzie, no to... Ten typ wartościowy wyląduje na stosie. Jeżeli mamy typ referencyjny, i on jest zmieniony w metodzie albo jest argumentem w tej metodzie, no to on wyląduje na stercie, ze względu na to, że typ referencyjny żyje dłużej niż dana metoda. Jeżeli mamy instancję pola w typie referencyjnym, czyli przykładowo mamy klasę i wewnątrz tej klasy mamy typ wartościowy, no to sorry, ale klasa dyktuje cykl życia tego, powiedzmy, tej instancji, tego pola, więc ono znajduje się także na stercie. No, wiadomo, żeby nie było tego zgrzytu, że coś nagle zniknęło nam ze stosu, no to nagle mamy dziwne rzeczy wewnątrz sterty tej klasy. No tak nie powinno być, nigdy tak się nie wydarzy. W ogóle dotnet takiej sytuacji nie przewiduje, dlatego, jeżeli mamy typ wartościowy, na przykład int, e, który reprezentuje nam wiek dla osoby, tak klasa jest, reprezentuje nam osobę, no to on rzeczywiście będzie wszystko, będzie nam na stercie. Jeżeli typ preferencyjny ma wewnątrz siebie typ preferencyjny, no oczywiście, że to jest sterta, a jeżeli mamy instancję pola, Typu wartościowego i on się znajduje także w jakimś typie wartościowym w strukturze, no to wszystko zależy od tego, gdzie ten wewnętrzny value type, typ wartościowy się znajduje? Czy on się znajduje na stosie, no to znaczy, że to także się znajduje na stosie. Jeżeli jakimś cudem ten wewnętrzny typ wartościowy znajduje się na stercie, no to sorry, on także będzie, ta instancja tego pola także będzie na stercie. A jeśli chodzi o typ preferencyjny wewnątrz struktury, jeżeli w ogóle to jest możliwe, to jest nieznany cykl życia, dlatego dla bezpieczeństwa on także ląduje mi na stercie. A co z polami statycznymi? No historia jest bardzo krótka. One żyją bardzo długo, więc nieważne, czy to jest typ wartościowy czy typ preferencyjny. Zawsze to wyląduje na stercie. Czy to już jest kompletna odpowiedź na to, co gdzie żyje, w którym miejscu w pamięci? Otóż nie, ponieważ w szarcie 7.2 pojawiło się specjalne oznaczenie struktury, które jak widzisz wygląda w taki sposób. I specjalnie oznaczona tak struktura będzie. Miała takie specjalne blokady, mechanizmy, i te blokady sprawią, że ona zawsze wyląduje na stosie. Oczywiście, skoro ona nie może wylądować na stercie, to prawdopodobnie jest tam mnóstwo jakichś blokad, i aż Visual Studio ci nie pozwoli e, umieścić tą strukturę w specyficznym e, miejscu. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Przykładowo, oczywiście nie mogę. Jak widziałeś, według tej tabelki, skoro st moja struktura byłaby wewnątrz klasy, to ona byłaby na stercie, no to teraz jak tak swoją strukturę oznaczyłem, znaczy to, że nie może ona być wewnątrz klasy, no bo mi zależy na tym, że ona była zawsze na stosie. Tak samo, jeżeli oznaczyłem swoją strukturę, no to nie mogę na przykład wykonać operacji boxing, czyli spakowania go do bo jak wykonałbym, to gdybym mógł wykonać taką operację, no to bym przeniósł ten swój typ na na stertę. A skoro nie mogę, nie chcę, żeby ona była na stercie, jest ona specjalnie do tego oznaczona, znaczy, że operacja boxing jest nielegalna dla mojej tak stworzonej struktury. Natomiast dla normalnej struktury, spoko, stary, wiem, ufam ci, wiem co ty robisz, do taka operacja jest legalna, natomiast dla tej struktury e, oznaczonej jako słowem kluczowym, ref, strak, już to nie jest możliwe. Na koniec wypadało Ci opowiedzieć o swoim kluczowym REF, które pozwala Ci przenieść typy wartościowe struktury jako referencje. Jak to dokładnie działa? Jak to wygląda na stosie? Za chwilę zobaczysz. Załóżmy, że chciałbym utworzyć sobie metodę, która mi zmodyfikuje moją strukturę i później te modyfikacje ze mną zostaną ze względu na to, że przesłałem ten punkt jako referencję. Już tutaj nie zwracam niczego. I warto tutaj zaznaczyć, że w wyniku działania tego słowa kluczowego REF. Nie wykonała mi się tutaj kopia, nie operuję na kopii, ja operuję na tym punkcie, na tej strukturze, na tym trybie wartościom, który tutaj sobie przesłałem. Oczywiście nie musisz tego robić dla typów referencyjnych, bo typ referencyjny domyślnie tak działa, ale typy wartościowe, no chciałbyś się przesłać jako referencję, no to słuchasz słowa, słowa kluczowego REF. No teraz zobaczmy nasz przykład, taki stary przykład, pamiętasz być może go parę minut temu. Mieliśmy strukturę, która ma mnóstwo pól, mam tutaj swoją metodę GO, tworzę sobie moją strukturkę, tutaj coś tam będę robił w moją metodzie DO SOMETHING i oczywiście w wyniku tego, że ja sobie tą moją strukturę przekazuję do metody DO SOMETHING, tworzy mi się kopia. I być może nie chciałbym, żeby tak się działo no to na pomoc przychodzi słowo kluczowe ref. Stworzyłem sobie moją strukturkę i potem, jako referencja, przesułem sobie XA. Jak to wygląda na stosie? No, wygląda to właśnie w taki sposób. Zwróć uwagę, że nagle nie pojawiła nam tutaj się sterta. Nadal jesteśmy tylko na stosie. Po prostu mam swoją metodę Go. Moja metoda Go utworzyła sobie tu moją strukturkę. Wykonuję tutaj metodę do something i metoda do something ma tylko wskaźnik do mojej tej strukturki. Więc w wyniku tego, że ja się ciągle odwołuję do tej samej strukturki, mogę ją zmodyfikować, mogę z nią zrobić cokolwiek mi się podoba. No i też unikam tego problemu, że nie utworzyłem kopii, więc nagle nie mam tutaj bardziej zajętej pamięci. Wow, tu tutaj jeszcze jesteś? To wspaniale, ponieważ mam dla Ciebie specjalną zawartość, bo jak możemy jeszcze sprawdzić definitywnie, czy to się na stosie, czy na stercie. Otóż istnieje taki specjalny symulator C-Sharpa F-Sharpa. Jest to strona internetowa SharpLab. I w niej możemy właśnie to zweryfikować. Jak widzisz, mam tutaj tablicę obiektów, tablicę liczb, mam tutaj tablicę swoich punktów, swojej tutaj strukturki, którą tu utworzyłem. Mam no tutaj jedną liczbę, mam tutaj jeden znak i mam tutaj klasę person. No to teraz, jak możemy to zrobić? No na przykład możemy sobie sprawdzić, co się znajduje dokładnie na stosie dla mojej zmiennej number. Jak widzisz, tutaj powinna się nam odświeżyć strona. Raz, razie nam się nie odświeża, to wklejamy kolejną tutaj zawartość. I wklejamy kolejną, sprawdźmy, co się na przykład znajduje nam na stercie, jeśli chodzi o osobę. Jak widzisz jest header, jest tak handle. I mamy tutaj ten wiek oraz ID. Ok, a jakbyśmy chcieli naprawdę zaszaleć i zobaczyć, co się dokładnie dzieje w tablicy naszego, naszych obiektów. Bo jak widzisz, obiekt zawierają liczbę, i możemy zobaczyć, że tak, to e, nasz tutaj object jest tak naprawdę referencją do tablicy. Jest tutaj tablica obiektów, no i każdy z tych obiektów tak naprawdę spakował liczbę całkowitą. OK, to jak to teraz wygląda dla e, numbers? Zobaczmy, jak to wygląda dla liczb. Wklejamy. Tekst i możemy tutaj zobaczyć, że też tutaj jest wskaźnik, i on się referuje tutaj do jedynki, dwójki i trójki. Ok, a teraz zobaczmy, jak wygląda nasza tablica punktów, naszego, naszej strukturki. No jak widzimy, mamy tutaj referencję do tablicy, i tutaj mamy 0, 1, i w ten sposób możemy to zweryfikować. Czyli jak widzisz, to jest na stosie, o, czyli te wszystkie wskaźniki, natomiast te wszystkie elementy są już na stercie co akurat bardzo jasno widać. Tak samo możemy jeszcze memory graf zrobić, na przykład dla naszego number. Czemu nie? Żeby na przykład się upewnić, że tak ta nasza liczba jest na pewno na stosie. To jeszcze nie koniec, ponieważ jaka jest minimalna zawartość, jeśli chodzi o typ wartościowy i typ referencyjny, łatwo to wykazać. No bo dla struktury, która nie ma żadnych pól, musi być przynajmniej poświęcony 1 byte. Nie 0, ale jeden byte. A jak to jest typem referencyjnym, no jak pamiętasz, typ referencyjny ma header object, ma metod table, to już zajmuje Troszeczkę pamięci. No i Garbage Collector także musi mieć swój wskaźnik do tego obiektu, więc on także to przestrzeń w pamięci zajmuje. Czy taki typ referencyjny, który nie zawiera żadnych pól, zajmuje aż 12 bajtów. Ale tak jest tylko dla systemu 32-bitowego. Bo inna jest historia, gdy mamy system 64-bitowy, no potem header Object ma ten pading, więc on jest dużo większy, zajmuje 8 bajtów. Metod table także zajmuje 8 bajtów, no i Garbage collector musi mieć także większy wskaźnik, więc. Podsumowując, w systemie 64-bitowym nasz typ referencyjny, który nie zawiera żadnych pól, zajmuje aż 24 bajty i to jest takie fajne porównanie, ile pamięci zajmuje prymitywny, najmniejszy możliwy typ wartościowy, a ile zajmuje typ referencyjny i widać tutaj właśnie te przeciążenie w, w, w pamięci. A jeśli chodzi o maksymalną wielkość obiektu, jaka jest możliwa do utworzenia w dotnecie, łatwo to sprawdzić, trzeba wpisać tylko odpowiednio w pracę w Google, to się dowiesz, że dla systemu 64 bitowego są to 2 gigabajty i zazwyczaj nie uda ci się utworzyć tak gigantycznego obiektu, chyba że stworzysz jakiś, nie wiem, gigantyczny string, który ma aż tyle znaków, że rzeczywiście przeciążasz ten limit, ale w mojej karierze nigdy mi się to nie udało. I to wszystko, co dla Ciebie przygotowałem, mój przyjacielu, tak? Czy już nie będzie żadnych niespodzianek? I jak widzisz, takie małe kroczki w zrozumieniu, czym jest ten wartościowy, czym jest tym referencyjny, jak to wszystko działa, sprawia, że powoli możemy wkraczać w magiczny świat optymalizacji w C-Sharpie. Wierz mi, on jest tajemniczy, dziwaczny. Na przykład, do czego w ogóle służy span, co robi Unsafe, i dlaczego, po co używać czasem Memory Pool i w ogóle właściwie, jak działa Garbage Collector, jak go konfigurować bo być może jakaś konfiguracja sprawi, że będzie on działał lepiej. To są bardzo zaawansowane tematy, ale rzeczywiście bez omówienia podstaw albo jak jesteś programistą, który się tych podstaw źle nauczył, to wkraczanie w ten magiczny świat optymalizacji może być dziwne albo wręcz niezrozumiałe. Dlatego warto najlepiej wrócić do podstaw, wyjaśnić sobie pewne rzeczy nawet z lotu ptaka i dopiero potem wkraczać w pewne szczegóły, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Bo akurat na przykład Memory Pool, no to jest ciekawe zagadnienie. Jakbyś chciał o tym usłyszeć, to daj mi komentarz pod tym filmikiem. A my się widzimy kiedy indziej, mój przyjacielu. Więc do zobaczenia. Hejka!